zespołów zmierzyło się podczas koncertu finałowego przeglądu Klang. W Starej Kotłowni w Chrzanowie zagrały kapele ze Śląska i Małopolski. Najpierw na scenie pojawiła się katowicka grupa Mole. Podczas ich występu można było słyszeć echa indie popu, folku oraz muzyki akustycznej. Po nich na scenie Moksirowskiej Kotłowni wystąpił skład z Krzeszowic Fuj, czyli rockowo-liryczne kompozycje z nutą elektroniki. Zespół wykonał kilka numerów z debiutanckiej płyty 11 nieodebranych połączeń. Sporą zmianą stylistyczną było pojawienie się na scenie krakowskiej grupy Mikrokosmos. Energetyczny funk z miejsca poderwał publiczność. Mimo krótkiego koncertu zespół pokazał się z bardzo żywiołowej i pełnej humoru strony. W Starej Kotłowni zagrała też kapela z Chrzanowa The Waiters. Ich instrumentalne kompozycje oparte zostały na dwóch fundamentach – progresywnym rocku i stonerze. Na koniec wystąpiły dwa zespoły romansujące z cięższym brzmieniem – śląski Snowblind z mocnym metalowym ogniem oraz Seven on Seven z nieco bardziej melodyjnymi wokalami. Po przesłuchaniu wszystkich kapel jury udało się na obrady, a pod scenę wjechał jubileuszowy tort. Warto dodać, że podczas Klangu pojawiło się dwóch przedstawicieli zwycięskich kapel z poprzednich lat. Jury było niejednogłośne, ale ostatecznie główna nagroda trafiła do zespołu Mikrokosmos. W tej edycji wszystko zabiera jeden zespół. Wziął, zabrał, pojechał, bardzo szczęśliwi goście. Mili, sympatyczni i świetna muza, bujająca. Chcemy podziękować organizatorom, bo było super. Akustyką, bo fajnie, świetnie nas wykręcili jury, że podjęli taką decyzję i nam dają dużą szansę. To ryzyko, bo powiem, wybrać nas to jest jak kupić kota w worku. Tak, worek w kocie. I to kota na pewnego polityka. Mikrokosmos wystąpi podczas Dni Chrzanowa przed kultem. Smucić może jedynie fakt, że tym razem do przeglądu zgłosiło się niewiele zespołów z powiatu chrzanowskiego. To jest bardzo ważna rzecz dla lokalnych zespołów, dlatego apeluję z tego miejsca, że ujawnijcie się, bo naprawdę warto. Daję sobie głowę uciąć, że w Chrzanowie jest bardzo całe mnóstwo zdolnych muzyków, tylko trzeba gdzieś ich tam znaleźć. Fani koncertów będą mogli jednak usłyszeć lokalne kapele podczas wakacji, a następna edycja Klangu za rok.